Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson, jest dzisiaj ze mną architekt Milki. O, jak pięknie macha, a umiesz tańczyć? O kurczę, mam. Tak. Oh yeah. A teraz odwzoruj ten taniec na żywo. Właśnie odwzorowuję. Tak? Nikt tego tak. Nie widzi. Najdziwniejsza ale sytuacja ja na świecie. Dobra, słuchaj, dzisiaj mam pewien plan, no bo jednak, kurczę, zaczęliśmy biznesy robić. Tam jest normalnie mój targ. Tutaj powstał na poprzednim odcinku piękny golem. Golem został tu pięknie zrobiony. Czachadymi, bo tego wam nie powiedziałem. Dodałem to później. Tam są też te półpłytki i dodałem też ogniska tam. I fajnie to wygląda, że tam czacha mu dymi. Dobra, słuchaj, ja potrzebuję zrobić pewną bardzo ważną rzecz. I jako, że jesteś architektem, no to cię tutaj, prawda, zwerbowałem. Potrzebuję safe. Safe? Tak, na moje pieniądze. Dobrze, i jest nawet przygotowane miejsce na to, patrz. Dobrze. Bo ogólnie widzowie, ja tak tylko powiem, bo tutaj jest sytuacja taka, że ja zleciłem Emilii zrobienie wnętrza. I u Emilii to wnętrze już było widać. A dlaczego u mnie go nie widać? To jest bardzo ważne. Ponieważ zdecydowaliśmy, że najpierw nagramy odcinek z tego, jak robimy safe, żeby ja nie widział, jak ona to zrobi, a później tam też reakcja u niej będzie. Dobra, schodzimy tu na dół. Tu chcę, żeby był safe. W tym miejscu. Tu jest idealne miejsce na niego. Tylko ja łopaty nie mam, ale ty widzę, że masz to git. No ja i tutaj. Ja nie mam kilofa. Jak wyobrażasz sobie safe? Nie wiem, totalnie sobie nie wyobrażam. Tak w sumie, no ale spoko. Kiedyś na tych serwerach jakieś mieliśmy tam modyfikacje na te safe, to fajnie wyglądało. Tak, nie? To było tak dobrze, pamiętam. To było mega dobre, pamiętam. Mieliśmy bank. Tak, jak mega to obciążało serwer. Te safe. I się nie dało otworzyć czasami, pamiętasz? Tam tak, było tam. I one? Złota. Tak, i one w ogóle, jak się coś tam postawiło obok, czy coś, to one się później bugowały w taki sposób, że tam jakby były niewidzialne bloki postawione. Tak, tak. Ja tak, nie mogę, ile myśmy się na tym nadenerwowali, to jest kurde, co. Co się nadenerwowaliśmy, to nasze, nie? No ale tutaj safe. Ogólnie safe nie chcę, żeby był jakiś mega duży, ale chcę, żeby był. Znaczy nie, musi być duży, będę dużo zarabiał. O kurczę, a jest problem. Czemu? Nie wiem, będzie niski dosyć ten safe, koleżko. Dobra. Dobra. No i będzie niski. To w takim razie musi być szeroki. No dobra, chyba że zrobimy po prostu baby trick i tutaj zniżymy go. O, możemy, no. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, ale go by trzeba było zniżyć. Ty, no ja potrzebuję. Kurczę, czekaj, bo ja wszystko wykorzystałem na ten pomnik. Kurczę, z tych rzeczy, co miałem, może coś mi się tu ostało. A co ty chcesz? O, ja dobra, mam pół płytki, mam to, dobra. Mam to. Dobra, ja mam co chcę na razie. Będzie potrzeba tego więcej na pewno. No, takie rzeczy potrzebuję. Pół płytki kwarcowe i tak dalej. No to dobra. Mam kwarce dużo, no. Tu, ja tam w ogóle, patrz, wykopałem to o wiele głębiej, widzisz to? I po prostu nie potrzebowałem aż tyle. Dobra, robimy coś takiego i teraz zrób tu. Zrób jeszcze, nie. Ja bym zabrał to jeszcze jedno w sumie. No dobra, jak w sumie tak muszę czemu? Być, jest git. No okej, okay, dobra, tu będzie save, znaczy drzwi, no, dobra. Nie? Czy coś takiego, no i tutaj jest zejście na dół. No i tutaj trzeba rozwalić jeszcze tą powierzchnię i zrobić tutaj pół płytki. Jest. Dobra, save będzie genialny moim zdaniem. I teraz najważniejsze jest, Emilia, jeżeli ktokolwiek mi ukradnie pieniądze, będziesz pierwszą podejrzaną. Ej! Bo wiesz, gdzie są. No w sumie racja, ale nie powiem nikomu. Nie wierzę. Daj mi tą pomarańczową tą. Dziękuję. Proszę. Dobra, tutaj stawiamy to. Tutaj tak. Dobra, i teraz tak, jak to ma być bardzo szerokie? Ja myślę, nie że wiem, do tyle tutaj jest tak i już dalej nie. Mhm. Tutaj coś tam. O, braknie mi oczywiście, braknie mi. Niedobrze, ale dobra, okej. Okay. Tu i tu ściana w tym miejscu. Już więcej nie wykopiemy, dobra. I teraz ta ściana, ja bym chciał, żeby. Chociaż miałaś rację z tymi schodami, że można by było je zrobić dalej, bo ja chciałbym, żeby w środku było to wszystko jakby z tego na biało, nie? Safe, żeby był biały. Ale to można tu rozwalić tak i w sumie tak zrobić. I to nawet nic nie trzeba no z tymi schodami tak, zmieniać. Coś takiego. Zrób to tak, no. Dobra. Będzie pięknie. No, safe będzie niesamowity. Tylko tu jest. A dobra, patrz, w idealnym miejscu to jest. Że ja tu jeszcze mogę dać to. To będzie ostatnie miejsce. Bo teraz tutaj to będzie już trzeba. Tu nie rozwalę kolejnego bloku, nie? O, oczywiście, nie. Że nie. No to w takim razie tutaj będzie trzeba już dawać tak po płytki. No spoko, my to ogarniemy dobrze. Tylko problem jest.
Jaki? Skończyły mi się popłytki. Czekaj, ja idę do siebie po popłytki. Ja mam taki problem, ale dobra, ja tutaj rozwalę więcej tego. Nie mam pochodni w ogóle żadnych, ale tu jest pochodnia, weźmiemy sobie ją jedną, op. I postawmy tutaj gdzieś, tu, żeby nam świeciło, tu pięknie przyświecało. Widzowie, jak macie jakiś pomysł, co moglibyśmy jeszcze tutaj... Kurczę, nie mam łopaty. Ja gdzieś zrobiłem łopatę i ją zgubiłem. Ale łopaty tak rzadko się używa, że ja w ogóle jej nie zabieram nigdy. Jak to rzadko? Oczywiście, że rzadko. Ja prawie w ogóle łopaty nie używam w Minecrafcie. Ty używasz łopaty w Minecrafcie? No. Dobra, ale ty studiujesz łopatologię, to jest co innego. Sam jesteś łopatologiem, wiesz co, spadłowa. To ci nie przyniosę popłytek, wiesz? A, okej, dobra. To ja cię nie odwiedzę w pracy. No spoko, nawet nie chcę. Chciałem, że sobie też w jakiej pracy. Co byś odpowiedział? No w maku. Ej, zjadam maka znowu. Ty wczoraj wieczorem jadłeś maka. Wczoraj Emilia no, się... Wczoraj wieczorem Emilia tak. A czy to jest w porządku, że ja bym sobie dzisiaj jakby maka zamówiła? A ja mówię, nie. Dobrze, zdrowo masz się odżywiać. No i zamówiła maka. No. I dzisiaj rano znowu, że maka by zjadła. No mam głodna jestem, jeju. Ej, dobra, to jest za szerokie. To jest nierówno. Tu dwa, a tu... No tak, no czekaj, no bo co ty tutaj robisz? No daj mi chwilę, no. Tu ci poniosło lekko. Ale ja to nic nie zrobiłam. Jak nie? Ja to nic nie budowałam, kotuś. No i już. Dobra, jest. Że tak powiem, bingo. Content na TikToka dla dzieci, dane. Dane. Można działać. Nie ma sprawy, widzę, 5 zł tylko trzeba zapłacić. Aha, bo ty to robisz takim czymś, to sorki. No, oczywiście, że tak. Czorka, bajorka. Tu, a i masz tutaj crafting table? Piętro wyżej, albo dwa nawet. Nie, piętro wyżej jest. Masz piętro, no, dobra. Masz piętro. Tylko ja nie mam tego betonu jakby co, nie? Już też mi się skończyło. Ja pierniczę, stary, i nie użyj znowu, ja mam iść. Ale ty jesteś architektem, ty... Ty nawet nie dyskutuj. A, nie dyskutuj. Poza tym, ja słyszałem, że ty chcesz otworzyć biznes. Już nawet wiem jaki. No to ty powinnaś być pod dostatkiem takich rzeczy. Tak. Yes, sir. Yes, sir. Dobra, ja... Ej, co jest? Coś mi tu blokuje. Dobra, to ty. Kurde. Sorry. Źle zestawiam bloki. Stresujesz mnie. No przepraszam. Minecraft mi się zminimalizował. Co to miało być? Masz jakieś cheaty. Sorry. Kontrolujesz komputer. Tak. Ej, i nie mam tego betonu. Gdzie mój beton? Nie ma. Aha, ty masz już, no dobra. No ja to zrobię. Go, no i patrz, jaki safe, ale... chcesz. No, jak biorąc, zakładając, że on jest tak szeroki, to on musi być bardziej długi niż szeroki, nie? Długi niż szeroki, ja pierniczę. Co ty mówisz do mnie, chłopie? No, długi niż szeroki. Kurde. Dobra, co? No nic, no bo kurde nie wiem. Nie sięgasz, podsadzić cię? Nie, spoko, już sobie sięgłam. Dobrze. Ja mam pytanie, Emilia, do ciebie takie. Bo tak, nie wiem, o czym mam mówić, jak kopię Stone'a. Ile ty masz obserwacji na TikToku? Na TikToku? 370 tysięcy? A co trzeba zrobić, żeby mieć tyle? Nie wiem, trzeba być sobą. To jakim cudem ty masz tyle? Wiesz co? Możesz się do niej już nie odzywać. Jak? Ja muszę być w kontakcie z architektem podczas pracy. Dobra, a ty ile masz obserwacji na TikToku? 85. I jak co trzeba zrobić, żeby mieć tyle? Nic. To fajnie. O jeny. Super opcja, Filip, serio, super. I czego się śmiejesz? No bo faktycznie, ja prawie nic nie zrobiłem. No wiem, ja też nie w TikToku. Ja po prostu... Mój TikTok, który ma najwięcej wyświetleń, czyli 2,2 miliona, nagrałam 20 sekund z blisko.
A ja wiem, ustawiłam który nawet. Ustawiłam sobie, tańczyłam, no. Nie wiem, o co chodzi, ale fajnie. Ja po prostu, ja po prostu nagrywam odcinki z Minecrafta i nie, ty nagrywasz duety do mnie. Nie, co, to ty do mnie nagrywasz duety? Ale mnie teraz zdenerwowałaś. Dobra, okej, okay, nagrałem sobie duet do tego, jak taka śmieszna babcia tańczy sobie do zielone. No dobra, to jest i sępy dobra, się zleciały. No, już Dawid i Emilia, zaraz patrzę, duety są porobione. Bo siadł mi TikTok i wszyscy nagle sępy się zleciały. Nie, no, ja do ciebie... Ty mnie wybijałaś. Ja wtedy na to patrzę i sobie myślę, o nie. Siadło mi i teraz wszyscy, kurde, to biorą. I wy zrobiliście więcej wyświetleń od tego ode mnie. Hello, w końcu ja mam 400 tysięcy prawie. Dobra, a teraz, to sprawdź na wizji, ile teraz te filmiki mają. No, ja ale nie mam poczekam. Teraz przy sobie tego, nie chcę się wstawać. Nie ma problemu, ja mam przy sobie telefon, już ci mówię. Już ci mówię, ile mają te TikToki w tym momencie. Uwaga, znajdźmy to, bardzo sobie fajny TikTok. U mnie on ma 318 tysięcy. A już ci mówię, ile ma u ciebie. Ile ty masz, kurde, tych aftniku? 30 chyba. 3. Uwaga, już znajduję, ile to ma u ciebie? No ile? Czekaj, szukam tego. Usunęłaś TikToka. Tak. Usunęłaś to? Nie, szybko. Nie! A nie, jest to. 266 tysięcy. Ez. Po prostu... A ile? 318. No to super, gratulacje Filip, cieszę się z twojego szczęścia. No nie, to jest takie opluzie w ogóle, jak ktoś odrzucił, bo ja to mówisz, cieszę się bardzo z twojego szczęścia. Nie, ja tylko po prostu musiałem zareagować na zarzut do mnie, że ja do ciebie duety no nagrywam. Dobrze, bo u mnie dobrze. Chyba nie ma, jest chyba jeden duet tylko, bo akurat do mojej nuty zrobiłaś. Dobrze, kotuś, już. Pomóż mi to budować, bo jak na razie to ja tutaj wszystko buduję. No przecież ja tutaj masę rzeczy tutaj... robię. Masę rzeczy, no sprawdzasz ile... Wchodzisz na TikToka co oglądasz, zarąbiście, ja to buduję, ja to z TikToka oglądam, mega. Dobra, ale szef płaci, szef wymaga. No właśnie, że nie płaci. No ale to, nie, jak nie płaci, no zostało ci zapłacone w formie domu. Mega, no i fajnie, no i mamy safe, no i jest, że tak powiem, bezpiecznie. Jest bezpiecznie, no. Patrz, i tu teraz takie coś. Nie, no i tu drzwi żelazne. No i drzwi, no. Dobra, żelazo potrzebuję. Lubię to, lubię to. Żelazne drzwi. Ja nie mam żelaza. Ja też nie. Ale ja gdzieś żelazne drzwi ostatnio używałem. Czekaj, gdzie ja użyłem żelazne drzwi? A, wiem gdzie, dobra. Ale to nie mogę stamtąd ich zabrać. Lecę szybko do siebie na chatę po żelazo i zrobię żelazne drzwi. Dobra, chcesz coś jeszcze powiedzieć ciekawego na temat TikToków? Że zapraszam na mojego TikToka Milka 3A, super TikToki, bardzo polecam. Zobaczyłem super twój dom właśnie, TikTok. Który masz. Aha, to w sumie to może być. Jest brzydki bardzo, bo jest 0 na 10. Ale bardzo w twoim stylu. To wiesz co spadła do mnie, jak budowałam. To ja mi się podoba. Jest oszkliwy. To nie jest mój dom nawet, ja się do tego nie przyznaję. Ej, bo ja nie mam węgla. Czekaj, muszę szukać węgiel. Dobra, schodzę tu na dół. Tu mam węgiel, a nie, mam nawet tu, wezmę sobie, patrzę, tak, o. Myk. Oj, tu mi się troszkę uzbierało. Dobra, świetnie. Odkładamy to. Patrz, ile tego mam, ja nie mogę, jak tu biznes leci? Ja nie mogę, toczy się. Ja jestem już milionerem, widzowie, na tym serwerze, to już jest pewne, to już jest przegłosowane, to już jest, prawda, bardziej niż pewne nawet bym powiedział. A ty jak tam ci idzie twój biznes? Super właśnie, spacerujesz w łóżku. Piątki nie zostaw mnie. Tak. Ja słyszałem, że cię papierologia zablokowała i że czekasz. Tam jesteś papierologia, no w sumie raz. No, taka sytuacja. O kurde, tu mam masę tych rzeczy, które mi były potrzebne. Ja nie mogę, wiedziałem, że gdzieś to mam. Dobra, no ja po prostu mam masę bloków, tylko porozkładane po tylu rzeczach, że ja nie wiem, gdzie one są. Dobra, robię drzwi. Gdzie są? Tu jest crafting, uwaga, drzwi i dźwignia. Dźwignia jak się robi? Nie wiem. Na dole kamień, a na górze patyk. Nie, po prostu trzeba tak odpowiednio chwycić rękę i nogami przycisnąć oponenta. Co ty mówisz w ogóle, szczypsą do mnie? Dźwignia. Co ty w ogóle mówisz? No dobra, no ale my tutaj mówimy nie o fajnym MMA. A o czym?
Przecież ty, Emilia, zakontraktowana jesteś, walczysz za miesiąc w grudniu. Weź, nie mów tak, nie mów tak. No jasne, tak, że tak, Zlinkiewicz. No weź, kurde stary, nie mów tak. Weź, bo wszyscy teraz ten, to teraz ty wiedzą już, no. No, widzowie, fajnie, chcecie Emilię na Fame MMA? Będzie się biła ze stawem z McDonalda. Spada, wiesz co, jesteś okrutny. Dobra, Punky ma safe. Yo! No, mega zarobisty. Mega! Dziękuję ci bardzo za pomoc. Otwórz mnie. Nie. Yeah. Dobra, przepraszam. Mega, mega bezpieczny safe, skoro da się go tak kilofem rozwalić. Ja myślę, że ja tutaj zrobię jakąś taką ukryte przejście, że tu się coś tak rozsunie, coś tam, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie mamy safe. To by było na tyle. Dziękuję ci, Emilia, za pomoc w budowaniu tego sejfu, o to, że sobie porozmawialiśmy o TikToka. Idę na trening, bo muszę. Iść na trening, tak, tak, właśnie. No. Walczyć za tydzień. Czy ktoś powiedział pyszne? Pyszne.pl, ding dong. I chcę zamów McDonalda. Musisz trenować. Dobra, tak. Widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elo!